Halo, halo! Z tej strony Prezes Ziaro! Witam was w odcineczku z Farming Simulator 2015. Taki wielki powrót do przeszłości. Dlaczego 15 znowu? Co? Taki szok. W miniaturce 15, 17 farm pokazany. Bizon do pobrania. Właśnie bizon. Dlaczego jest do pobrania bizonek? Już wam tłumaczę. Ponieważ składałem sobie filmik na YouTube'a z starego PGR-a, Sketch'a, to jest kombinat w sumie, ale wiecie, o co chodzi, te stare maszyny, gospodarstwa duże, państwowe i tak dalej, SKR-y. I tam w tym Sketch'u był bizon gigant, a tak z niego dym napierdalał, tak kopił na czarno, taka chmura wielka jak z petrochemii płockiej, kto wie, to wie. I stwierdziłem, nie no, gdzieś ten bizon leży w internecie, trzeba go pobrać, trzeba na nim pograć. Znalazłem, no niestety na kaczar, ale koleżka odzyskał RODO, nie będę mówił kto, bo zaraz będzie spam, do niego będziecie pisać, że też jakiś mod chcecie. Mniejsza o to. Odzyskał, odpajem, no faktycznie grać da radę, ale błędów ciul. Nie ma co się dziwić, mod był zrobiony 4 lata temu, można powiedzieć, bo to było na wiosnę 2017 roku, a na wiosnę 2020 będzie 4 lata. Jeszcze za czasów prezesa Ziaro, tylko Mafii Grabiny był ten mod zrobiony. Także to było naprawdę totalne dno, jak ten mod był zrobiony. Ale stwierdziłem, dobra, poprawię tam błędy, trochę te tekstury jeszcze trochę poprawiam. Skryptu żadnych animacji nie będę poprawiał, bo nie chcę być taki jak jest. Ważne, że wyglądał podobnie z tego bizona, co tam był na odcinku. I kuźwa, ten dym charakterystyczny, duży, czarniutki dym jest. O to mi chodziło, pograłem sobie z pół godziny i tak już mi się nie chciało grać, jeszcze miałem robotę, musiałem paczkę wysłać impostem do kupca, nieważne co, tylko bram, ale nieważne co, ale musiałem wysłać, handel. No dobra, no i stwierdziłem, no kuźwa, bizon sobie teraz będzie razem na dysku, a znalazłem, szukając do 15-kiego, bo kiedyś wydałem na Katszar, jeszcze za czasów Mafia Grabina, to kto wie, to wie, znalazłem tego samego bizon do 17 farminga. I stwierdziłem, dobra, tam żadnych zakazów nie dał, a że bizon jest 1-1 zrobiony z 15-17 tego, co jakaś zrobiłem, nawet te same animacje. Tak stwierdziłem, że wydam go do 15 i wynik będziecie mieli do 17, bo też wygasł wtedy on na kaczary. Do autora napisałem, autor się zgodził, w opisie jest. Jest git. Dobra, to przechodzimy teraz do prezentacji, ale zanim przejdziemy, jeszcze jedno słówko chcę dodać. Jeżeli ktoś nie widział tego poprzedniego odcineczka, zapraszam do niego. Czyli to jest pokazany sezon sezon 1985-1986 w Sketch'u. Pod muzykę złożony 5-minutowy, albo jeszcze zapraszam na jeszcze wcześniejszy odcineczek. Jest to z protestów w Warszawie rolników, 70 tysięcy nas było wtedy. Kto nie widział, także zapraszam, byłem, widziałem się z ludźmi, z youtuberami, m.in. Joker Farm, z Miłości do Koryta, i ten, co rolnik szukarzony występował, zapomniałem jak się nazywa, a na kartce sobie nie napisałem. Nie no, dobra, świry. Co jeszcze miałem powiedzieć? Było kilka tam komentarzy takich hejterskich, bardziej taki spam czy coś, że zarabiam na tym filmiku. Otóż na tym filmiku z Sketch'u nic nie mogę zrobić, bo jest muzyka z prawami autorskimi. A że chciałem zachować taki styl z tamtych lat, że i maszyny, nagranie, stara jakość. Kolorze to i muzyka. No dobra, wiele osób pisało, że dziadostwo, muzyka jakaś dupnej w ogóle. W opisie jest wszystko opisane wraz z filmikiem, na którym się wzorowałem. Jeżeli masz jakiś problem, przeczytaj opis, dopiero coś mi komentuj. Oczywiście z filmiku z protestów zarabiam, bo ja nagrywałem, to jest moje nagranie, autorstwo i tak dalej. Tu już problem możecie mieć i tak nie będę z tym nic robił. Więc przechodzimy już teraz do Farminga 15 i 17. Oczywiście prezentacja leci z Farminga 15. Nie będę teraz nagrywał prezentacji 17 i 15. W 15 jest bizon, w 17 jest ten sam bizonik. Działa. Sprawdzony był. Super. Dobra. No to tak bizon wygląda, jak widzicie. Na podejście posiada kilka tam rzeczy, pierdół. Oczywiście nie pamiętam z pamięci, co tam było robione i co jest. Mamy, widzimy, że jakiś left door, czyli lewe drzwi, open the hatch left, czy nie wiem nawet co to jest. Open window to szyba, open the hatch left, jakieś klapy boczne to chyba znaczy. No wiadomo, że cztery to są drzwi te, tu. To jest cztery, nie, cztery.
T4, gdzie jest numlock i tak dalej, to są T4. A window to jest z drugiej strony, ze środka też. A, sobie fast włączyłem szybkie chłodzenie. Dobra, teraz będzie git. Nie wiem, może to na siódemkę? Nie wiem, klikam po kolei wszystko, bo nie wiem. Szczerze, nie pamiętam, bo to było, mówię wam, to było 4 prawie lata temu. Na wiosnę w 17 roku robione to. Ja sam zapomniałem, jak to już było. Mamy ścieżkarnię zdejmowaną. Ścieżkarnię zdejmowaną. I z tego co mi się wydaje, też była ta plandeka zakładana. Ale tu trzeba też jakoś pod to podejść, żeby to zadziałało. Tak, to bizon jest grywany w 100%. Błędów żadnych nie ma. O, widzimy, klapa się jakaś otworzyła. To jest szyba. Na klawisz 8 mamy tu boczną klapę otwieraną, klawisz 8. A na klawisz 7 mamy dużą boczną do pasów i tak dalej, tam co jest wszystko, te bęby i tak dalej. To z tej strony mamy to. To tu jeszcze dalej. I wiem, że z tej strony też coś chyba było otwierane. No to drzwi, dobra. Dobra, nie miesza o to, wchodzimy do niego. Oczywiście odpalaj na klawisz Y. Dodamy gazu, to wiadomo, oczywiście. Realistyczny dym. Czarniutki dym, dymek. Ciul. Można go w sumie jeszcze bardziej czarnego zrobić, ale już starczy mi taki. Animacja ręki, hamulec leży na klawisz spację, podnoszenie na klawisz V. Widzimy rozkładanie kombajna na klawisz. Czekaj, trzeba się przełączyć. Nie, to jest na klawisz X. Rozkładanie, składanie. Rura oczywiście na klawisz O, tak jak było standardowo w bizonach. Koguty są. Wszystko jest, full bajery. Światło, oświetlenie, żadnych tam błędów nie ma. No, animacja realistyczna, gardzieli, całej mocarni, jak on pracuje i tak dalej, wspina się na obroty. Animacja w środku, jak widzimy, zboża. Czy zboża? Tu zboża, jak się sypie, tu jak się mocarnia zbiera, ciąga do siebie, do gardzieli. Nie wiem, czy nawet dobrze powiedziałem, ale to chyba jakoś tak. Oczywiście widzimy dym czarny, jak tylko wchodzi w obroty. Właściwie o to mi najbardziej chodziło w tym, że jak musi, to cały czas przy czarny dym. Wiadomo, stary, dobry, wielki bizon. Gigant w sumie to jest gigant! W sumie to jest. O to w tym wszystkim chodziło. Dobra, teraz sobie wyłączyłem Bizona. Oczywiście header jest ma dzioby z automatu zakładane i zdejmowane, jak coś tam robimy w polu, czy nie. Nie, no mi się tak on zajebisty, no zajebisty jest, tak mi się on podoba. No wiadomo, tekstury są stare, model stary, bo z 13, ale to jest 15, to nie ma co płakać, że 19 i ule, baj prezes Zioro, jak to tam kon jakiś pisze, czy coś w komentarzach, czy jeszcze jacyś inni. Nie, tak to pozdrawiam, dzięki, że komentujecie, nabijecie zawsze jakąś statystykę, a statystyki to zawsze jakieś pieniądze. Miło, że jesteście, dzięki, dzięki. Przejdziemy do sklepu szybko. To mamy header do zboża. To jest nasz kombajn. Oczywiście jeszcze stary logo Mafia Grabina, nawet i ikonka Store inaczej. W sklepie jest stara, nie tak jak nowa, jak ja robiłem te z domu odpaku kiedyś w zeszłym roku, czy tam 2 lata temu. Te bizony. To jest jeszcze stara. Zagon to jest po poprawkach, to tam musicie szukać sobie na modpaku z 15, jak chcecie o nim coś więcej wiedzieć i dlaczego jest napisany wszędzie. No w sumie wszędzie się podpisuje PZ Zialo. Kiedyś było Mafia Grabina i przy tym bizonie została Mafia Grabina, nawet jest na moje 2 kanały. Dlaczego Mafia Grabina? Już kiedyś to tłumaczyłem, bo byłem w teamie u wujka i tak zostało. Tam kiedyś robiłem mody, wujka w ten sposób promowałem, później zmieniłem nazwę na PZ Zialo. W sumie to widzowie stwierdzili, że taka nazwa będzie super, PZ Zialo, i tak jest. Ale to więcej informacji dowiecie się na ten temat na odcinku, tam gdzie zmiana jest nazwy, link w opisie będzie na pewno. Header jest bizon zwykły i jest bizon do kukurydzy, też ze wszystkimi animacjami.
Jeszcze jest wózek do Bisona. Wózek też jest tu. Wózek, Mafia Grabina. Oczywiście nie ma nigdzie podpisane, że to jest do giganta, ale wiadomo po logo, po Mafia Grabina. Wiadomo, że to chodzi o tego Bisona ode mnie. No już, to już jest taka chyba norma, że każdy będzie wiedział o co chodzi. Lajkuj, komentuj, udostępniaj. Dobra, to jeszcze 16 podjedziemy, wysypię zboże na przyczepy moje. I tak właśnie zakończymy ten odcineczek. Tak jak widzicie sami, trochę sobie przed odcinkiem zmusiłem, takie małe testy zbliżone. Także pograłem sobie mało czasu, nie to, że grałem sobie cały dzień czy całą noc z tym bizonem. Tak sobie pograłem chwilę i już nie miałem na to siły, miałem też inny obowiązek, robotę. Jestem po prostu za stary już na to, prawie 20 lat na karku. A też chcę się pozbyć tego, no. Szkoda, bo tak, ktoś będzie chciał takiego biskasy pobrać, pograć na nim. Wyłączymy. Będzie ktoś sobie chciał takim pograć. Farminga. Zobaczy. No nigdzie nie ma. Jest. No, na kaczar. Ale link wygasł. Nie umie odzyskiwać. Mało kto to umie. To sobie pobierze ode mnie. Wiadomo, że to już lata swoje. Czekaj, bo to było jakoś. Chyba. Left R? Czy Left Al R? Jakoś te mody na wysypywanie manualne i tak dalej. Co jeszcze chciałem dodać? No wiadomo, że mody nie jest jakiejś idealnej klasy i w ogóle wykonaniu, ale jest w pełni grywany bez błędów. Także zapraszam do pobierania. A, w plandekę sypałem. Na ten odcineczek to będzie wszystko. Oczywiście liczę też na jakieś komentarze typu coś tam, że hejterzy i tak dalej. To jest normalka. Ja z tym normalnie żyję, więc mnie to nie boli, że wy coś tam piszecie, jakieś bzdury czy coś na mój temat. Chcecie, to sobie piszcie i tak mi to los, to co wy piszecie. No. Jeszcze dodam tylko tyle, że miał nie być modów, miało nie być YouTube'a. Wiele osób to pisze, pyta się dlaczego. Dlatego, że skończyłem YouTube'a, ponieważ nie miałem czasu na modding, na mody, na kanał. I 4-5 miesięcy później przyszedł cały ten COVID. Zaczęliśmy siedzieć w domu. Nie, przesadziłem 5 miesięcy. 2-3. Marzec. Siedzieliśmy w domu. Stwierdziłem, dobra, zrobię to 60, które obiecałem jeszcze przed końcem. Zacząłem robić. Kwiecień. Początek kwietnia, koniec marca. Stwierdziłem, a napiszę do YouTube'a prośbę o ponowne zarabianie, bo mi zablokowali. I pach. Odblokowali, a jak odblokowali zarabianie, takie zaczęły pieniążki mi wpadać z tego YouTube'a, że stwierdziłem, no nie, no jak tu na YouTubie nie zarabiać? Dodasz filmik, oni oglądają, kciuki w górę zostawiają, subskrypcje, komentarze negatywne czy pozytywne, ale to jest zawsze pieniądz i dlatego tu jestem i wydaję te stare modyfikacje, żeby były na lata i żeby nikt nie szukał na stronach wyniesionych. Pobierać z oryginalnego źródła. Szanuj autorów, siema!